Do świąt już coraz bliżej, okazją by wykazać się nie tylko znajomością bożonarodzeniowych symboli oraz tradycji, ale umiejętnościami plastycznymi oraz wiedzą o Mławie, był konkurs skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Mławy. Świąteczna kartka od burmistrza, bo właśnie o niej mowa, wybierana będzie już po raz 13. Na której pojawi się wątek mławski. Ważne tylko, żeby była ona wykonana w technice płaskiej i w formacie nie większym niż A3, tak abyśmy mogli ją swobodnie zeskanować i przygotować projekt poligraficzny. Najlepsze prace, będzie ich 8, zostaną wydrukowane na eleganckim papierze w nakładzie 150 egzemplarzy każda i wysłane wraz z życzeniami burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta do instytucji, firm na terenie Polski oraz całego świata. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez burmistrza miasta Mława. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1-3 oraz 4-8. Laureaci konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, zostaną nagrodzeni 6 grudnia podczas miejskich Mikołajek.